Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dresz152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, jesteśmy w Egipcie, konkretnie w świątyni Khamon i tutaj będziemy mieli naprawdę sporo rzeczy, których bardzo nie lubię. Chyba najbardziej nie lubię bardzo właśnie tego Egiptu. On jest po prostu dla mnie najgorszy ze wszystkich. W ogóle fajnie, że strzelbę mam. Tyle naboi, że nie mogę więcej zebrać. O, nie używam za dużo tej strzelby. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. No dobrze. I teraz tak, tutaj też mogę coś, widzę, że zepsuć sobie. Potrzebujemy chyba się dostać tam wyżej. Ewentualnie tamto nie, bo tam to przyszłam stamtąd. Dobrze, no spróbujmy tędy. A, to była apteczka. Patrzcie, że jej nie zauważyłam. Ostatnio mieliśmy walkę z bossem. Jeżeli mam być szczera, to nie wiem, czy jest walka jakaś z bossem w Egipcie, bo nie pamiętam totalnie. Oj, za wcześnie skoczyłam, dobra. Tak to jest, jak kamera się źle ustawi i nic nie widać. Serio? Jakim cudem mogłaś zjechać po czymś, co jest nie do zjechania? Nie wiem. Ale wierzcie mi, naprawdę tutaj będzie jazda bez trzymanki w tym Egipcie. Z takiej przyczyny, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo pułapek. I oprócz tego, że trzeba myśleć, gdzie się dostać, to jeszcze właśnie te pułapki, to jest po prostu jakaś tragedia. Także nie polecam. Przed nami chyba właśnie obelisk Khamon, tak? Czy ja już zapomniałam, jak się nazywa poziom? Nie, świątynia. Obelisk będzie później. Tam na dół, czy ja chcę schodzić? Chyba nie chcę. Nie mam takiej potrzeby przynajmniej. O, witam. Troszeczkę groza wcześniej, wiesz? Za wcześnie, bo poradziłam sobie z pumą? Chyba była puma. Bo zdecydowanie za wcześnie. Tam na dół możemy zjechać, ale nie wiem, dlaczego mogę wejść jeszcze raz tutaj. Znaczy jeszcze raz. Gdzieś tędy na pewno dojdę, także spróbowałabym. Może po jakąś apteczkę? A może po prostu po jakiś sekret? Nie wiem, ale spróbuję tu wejść. No, po apteczkę. Tak jak sądziłam, świetnie. To się akurat może przydać, myślę. Ej, no nie pójdziesz dalej? A to może tak doskoczysz? Nie. Nie, bo po co? Dobra, nieważne. Weźmy sobie może pistolety. No to mamy przeciwników na samym początku. Na szczęście jesteśmy w stanie się z nimi w miarę szybko rozprawić, bo wiecie, furia zadziała i tak dalej. Chociaż nawet tutaj nie musiałam.
No i świetnie. Tutaj chyba z tego, co pamiętam, jeszcze jest w miarę. Ja strasznie jakoś nie wiem. Niby tak bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć tą strzelbę, a prawda jest taka, że nawet z niej nie korzystam, bo za bardzo nie mam takiej potrzeby. To znaczy, na spokojnie da się całą grę przejść na tych standardowych pistoletach, szczególnie, że one nie mają żadnego, wiecie czego. Jak to się nazywa, Boże kochany? No mamy nieograniczoną liczbę amunicji. Jak już możecie zauważyć... Ej, co? A, przycisk mina mirza. Dobra, ja się zastanawiam, co się dzieje. Jak widzicie, tutaj możemy coś powkładać. Mamy w ogóle dziecię Kualopeka i Tihokana. Sprawdźmy... No, co ty nie powiesz? Zauważyłam, że nie mam nic takiego. Musimy znaleźć tutaj miejsc... Do tych miejsc różne wkładki, czyli aż 4. No, trzeba przyznać, że jest trochę łażenia tutaj i ten poziom może być w sumie długi przez to. Szczególnie, że ja już zapomniałam, gdzie co jest. Tutaj nie wiem, czy coś znajdziemy pod wodą. Jest chyba apteczka? Jak najbardziej. Ale żadnej chyba dźwigni tutaj nie ma, ani niczego w tym stylu. Przynajmniej nie widzę. Ot, taka sobie woda z apteczką w środku. Na pewno to ma sens. Stamtąd przyszliśmy, czyli od razu wiemy, że tam się nie dostaniemy. Tam można wejść na górę. Tutaj mogłam się po tych kolumnach wspinać, więc myślę, że to jest element zaczepienia. I na pewno gdzieś dojdziemy tędy. Tutaj chyba do tyłu. Tak, jak najbardziej. Do góry. Jeszcze do góry. I tutaj wejdę? O, proszę, wejdę. Tego nawet się nie spodziewałam. Myślałam, że bardziej muszę iść w tamtą stronę. I tutaj jest to coś, co jest nam potrzebne. Już mi się przypomniało, jak tutaj ta gra działa. I to jest tak, że my mamy tutaj wszystko czasowe. To znaczy, ten drążek właśnie się schowie za chwilę i tyle jest roboty. No i świetnie, jestem gdzieś i co dalej? Tam nie ma opcji, że doskoczę. Tu wygląda, jakbym mogła skoczyć. I teraz wypadałoby od razu skoczyć tam. No i wychodzi na to, że to był strzał w dziesiątkę. Przynajmniej gdzieś jestem. Teraz chyba tu. Okej, okay, tutaj też. Ale tutaj może coś być. O! Znaleźliśmy chyba sekret. Statystyki poziomu. Tak, artefakt konkretnie znalazłam. Przypadkiem? Znaczy wiecie, przypadkiem, no ale to było wiadomo, że tutaj można coś znaleźć, nie? No proszę bardzo, tutaj przynajmniej nie mamy tego schowanego. Tylko tutaj wypadałoby się jakoś ładnie w miarę obrócić i może się delikatnie obniżyć swój pułap lotu. Dobra, i teraz do góry. I tutaj będziemy mieli akcję... O Boże, już widziałam, jak lecę. No, prawie się nie złapałam, nie wiem, czy zauważyliście. Tutaj jest właśnie dużo takich elementów naprawdę, no, których ja bardzo nie lubię, ale czasami nie ma wyjścia. Tam jest apteczka z tyłu, jak ja mam się tam niby dostać? Tu też się wydaje, że mogę na górę wejść. Ale ja bym chyba nie ryzykowała, wiecie? Okej, świetnie. I po to wszystko była ta wspinaczka, żeby otworzyć to. Okej, tu się da wejść. I ta apteczka to akurat mi się przyda. Świetnie. Nie wiem, czy jak teraz zejdziemy, to czy nie będziemy mieli przeciwników na dole przypadkiem.
Wiecie, to jest Tomb Raider. Co ciekawe, nie. I co ciekawe, mamy chyba tylko jedną drogę. Tam jest też po drugiej stronie, ale tam chyba musimy znaleźć przełącznik gdzie indziej do otwarcia tego. Bardzo nie lubię takich grobowców. Bo na bank zaraz mnie coś zaatakuje. Aha. Witam. Super. A ty się ruszysz, koleżanko? No i po sprawie. To mi nic nie daje. To też mi nic nie... Ej, tam jest apteczka. Tam jest kotek. Ha, gra mi nie daje teraz strzelić, nie? Będziemy się tak droczyć. Dziwne szepty tutaj słychać. Bardzo mi się to nie podoba. No i to jest ten moment, kiedy będziemy mieli chyba towarzystwo. A, bo to jest czasowe. Tia, to jest czasowe chyba. O, jeszcze? Nie spodziewałam się. Zanim, to tutaj była apteczka. A tutaj był tylko kotek. Już chyba nie będziemy mieli żadnych niespodzianek, ale tak, tutaj się można powspinać. I teraz pytanie, czy ja nie mam IQ, czy mam go wręcz za dużo? To znaczy, tu się mogę dostać tędy. Ach, tam się musimy dostać. Dobrze. To czaję, czyli musimy się pospieszyć trochę. Bo tutaj powoli nam się wszystko będzie odsuwać od siebie. Chyba już zrobiłam jakiś błąd. Nie powinnam tak tego robić. Tam się odsuwa jako ostatnie, więc moglibyśmy się trzymać w sumie jednej strony. Nie wiem, czym jest szybciej, czy skacząc. Teraz tutaj by się przydało dostać. No i świetnie. Tylko czy ja tędy doskoczę? Powinnam. Zaraz się zabiję, nie? Poważnie, a ja specjalnie sobie pomyślałam, że skoczymy tędy, bo jak zejdę niżej, to przecież na bank nie skoczę, bo takie rzeczy się nie dzieją. Kurwa, jeszcze przycisk jest tutaj. Zapomniałam. Aby nam na to, na... Dobra. Czaję już. Nie bijcie. Idziemy, Lara. Proszę cię, rusz się, bo zaraz nie będziemy mieli gdzie wchodzić. Dobra, jestem tutaj. Super. I teraz tu. Teraz tutaj.
Nie, to jest żart. To się jeszcze obniża. Och, jakbym wiedziała, to bym od razu skakała, nie? Bez zastanowienia. Znaczy się... Wiecie, ja mogłam wziąć to pod uwagę, ale po co? Jezu, i znowu to zrobiłam, nie? Przycisk jest centralnie pode mną, a ja znowu pobiegam specjalnie na drugi koniec sali, bo tak. Już chyba rozumiecie, dlaczego nie lubię Egiptu. A to są dopiero początki, nie? Tutaj jest dużo więcej gorszych rzeczy. To jest naprawdę jeszcze nic. Dobrze, że to się przynajmniej nie chowa, nie? Bo jakby to się chowało, to już całkiem byłabym w dupie. No nareszcie, jestem na górze. Na razie nawet żadnych niespodzianek nie ma. Do czasu. Dobra, są szczury, to jeszcze pal licho. I oczywiście typowa apteczka za tym. Moment, puść to na moment, bo tutaj coś jeszcze leżało. Jeszcze jedna apteczka? No dobra, może nie będę narzekać tak bardzo. No i te poziomy w Egipcie są już zdecydowanie chyba dłuższe, szczególnie też biorąc pod uwagę nieumiejętność niektórych osób, na przykład mnie. Ach, bo ty znowu działasz tak, że się chowasz i się pokazujesz. No dobra, spróbujemy. No i zdążyłam na szczęście. Kolejny punkt kontrolny, a przed nami pomieszczenie, w którym na bank będą jacyś wrogowie. No jasne, aligator. To było głupie. O, jeszcze jeden. Bez sensu. Wiesz co, mogłam wejść po prostu tu. A tu nie ma? Dla mnie niespodzianki? Nie. Dobra, tu jest puste, tylko tutaj jest apteczka. Apteczka się zawsze przyda. Na apteczki nigdy nie narzekamy. Mam ich teraz w miarę dużo po tych moich perypetiach ogólnych, ale to nie zmienia faktu, że lepiej jest mieć zawsze ich więcej. Teraz pytanie, gdzie się zacząć gdzieś wspinać? Tu mogę wejść na pewno na to. I tutaj mamy ciekawego kota, z którym nie mogę chyba niczego zrobić. Wygląda dość podejrzanie, nie powiem. I to miejsce też wygląda dosyć podejrzanie, bo nic tu nie ma, a wygląda jakby było. Tu też nic nie ma. No i co teraz? Ja chyba nie zanurkuję tutaj. A, zanurkuję, dobra. To zmienia postać rzeczy. Nie myślałam, że jestem w stanie tutaj nurkować. A, bo tu jest jakaś dźwignia, dobra. Okej, i ta dźwignia mi otwiera tę kratę, ale tutaj profilaktycznie... Weźmiemy sobie oddechu trochę. Tutaj najlepiej by się było od razu ustawić w stronę tej kratki. No żartujecie sobie ze mnie? Ta dźwignia działa tylko na chwilę? Dobra, to jeszcze raz. To się trzeba pospieszyć. No ale może nie w ten sposób byś nurkowała, co? Dobra, jeszcze raz.
No i dawaj, żebyś zdążyła, żebyś zdążyła, żebyś zdążyła, proszę cię. Uch. Super, udało nam się gdzieś dostać. I widzę, że tutaj nie ma nic... A, dobra, jest, żeby się gdzieś wspinać. Ale zanim, to bym sprawdziła, czy czegoś nie mamy pod wodą jeszcze. W takich miejscach czasami lubią leżeć skarby, ewentualnie apteczki. A apteczką nigdy nie pogardzę. Jest apteczka. Tylko to musimy moment zaczekać. No i świetnie. O tym właśnie myślałam wchodząc tu, że będzie coś takiego. No i mamy miejsce do wspinaczki. Teraz tutaj. Tutaj chyba się będą chować te platformy. Tia. Już widzę, że źle polazłam, nie? Powinnam wejść na to i do góry. Nienawidzę tego. No jak ja mam tam doskoczyć? Przecież to jest niemożliwe fizycznie. To się za szybko chowa. Oho, ho, takich miejsc nie lubimy, bo tutaj mogą być pułapki, a ja jestem aktualnie chyba w dupie. Dobra, spróbujemy się dostać na drugą stronę. No, co jest? Halo? Aha, bo tam jest coś takiego. To chyba najpierw jednak tam potrzebujemy się dostać. Ej, mam plan, tylko nie wiem, czy on zadziała. A nie, nie zadziała. Życie jest za proste. Raczej byłoby za proste. W tym wypadku jest zbyt trudne. Ruszaj się, proszę cię. Kto produkował te poziomy w Egipcie? Ja rozumiem, że to jest jakieś, wiecie, prastare rzeczy, to drogie, coś tam, w sensie trudne. Ty, a gdyby tak zrobić tak? No, to miało jakiś plan. Dobra, i tu się mogę wspinać gdzieś wyżej. A tam jest krata zamknięta, to co mi to da, że ja się będę wspinała? Nie mam zielonego pojęcia. A, dobra. Chyba jednak coś da. Okej, okay, wychodzi na to, że ten element się już nie będzie ruszał więcej. Tutaj bym jeszcze sobie skorzystała z okazji. I zebrała sobie to i owo. O, jeszcze jedna apteczka. Co ta gra mi daje tego tyle? Dobra, jest punkt kontrolny. I chyba czaję, co musimy zrobić. To jest teraz część, która jest nieruchoma. To znaczy, nic nie powinno nam się chyba teraz chować tu. To jest to, co myślę. Nie. Ach, chyba rozumiem.
Myślałam, że trochę inny sposób to zrobimy. No, nie wiem jak wy, ale ja już widziałam, że mi to nie wychodzi. I tam się można wyżej dostać, a tam można też gdzieś przejść. Co mi to daje? Aha, chyba rozumiem. To będzie dalsza część poziomu. Ach nie, dobra. W ten sposób. Zastanawiam się, czy to jest tak. Tymczasowo tylko. Nie. Randomowa dźwignia. No tutaj trzeba takie rzeczy odpalać, nie? O, proszę bardzo, możemy tam zejść teraz. Tylko pytanie, jak tam wrócić? A, bardzo prosto. A, tam jest artefakt, ale to nie potrzebujemy? A te aligatory to skąd się tam wzięły? A masz w dupala. Jezu, widzicie to? Zajebiście, nie? Jakbym jeszcze tak tego mogła namierzyć, to by było naprawdę świetnie. No i mogę. To sobie ułatwimy życie, co? A denerwuj się. Do widzenia. I zejdziemy sobie na dół, ile się da. Czy ja właśnie oszukałam grę, jak myślicie? W jakiś sposób, na pewno. I co, i możemy teraz zejść? Tutaj się wolę zabezpieczyć. Nie no, nic tu nie ma, przynajmniej chwilowo. O, witam serdecznie. Tam jest kotek. Czy ja właśnie hakuję tę grę? Powiedzcie mi. Co ja się będę męczyć potem? Serio? Nie trafimy? No i mam zemstę. Hej, no co jest? Więcej was matka nie miała? Kurde, Leno. Umrę zaraz. Ja pierdolę, no co jest grane, no? Dobra, zemsta. To się nazywa zemsta. Ja pier... Moje apteczki.
Ja nie mam już apteczek. Ej, ale dlaczego to wszystko się pootwierało? To nie jest tak, że powinno się to otworzyć, wiecie, po jakimś czasie czy coś? Nie, to nie. Na to się nie mogę wspinać? Nie mogę. To coś robi. A, ha. To na razie i tak nie skorzystam, ponieważ nie wiem po pierwsze nawet gdzie to jest, a po drugie najpierw muszę... A tu jest. Najpierw muszę wejść wyżej. Cześć, a my możemy się zakumplować przez... Nie. Dobra, wiecie co, wezmę sobie te pistolety. O, chybiła mnie. Ja pierdzielę, odczep się. No. Tutaj naprawdę nic nie ma. No niestety to było miejsce, które trzeba było otworzyć. Jasne. No. Co jest? A, bo ja może pójdę do tyłu. Tak. Tutaj to chyba bardziej tu. Ach. W ten sposób. Dobra, tutaj do góry. Nie, do tyłu. Tam mogę przejść dalej. Tam mogę się dostać gdzieś znowu. To było jako znajdźki? A dlaczego, ja się pytam? Tam były rzeczy, ja nie zebrałam, nie? Pozdrawiam. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Więcej będzie przeciwników? No jasne, że tak. Czy ja oczekuję świętego spokoju chociaż przez chwilę? Czego ja chcę w ogóle od życia? Och. Dobra, gra mi chyba sugeruje, że mam się dostać na górę. A, tu jest drabina. A dziś jeszcze? Tutaj nie doskoczę, czyli dobrze byłam. No kurwa, jeszcze mumia. Pozdrawiam serdecznie. Wystraszyłam się. I to strasznie się wystraszyłam, nie? Co ty robisz, powiedz mi? Serio? Będziesz jeszcze spadała mi? Tu jeszcze mogę gdzieś wejść. Tu też pewnie będzie jakaś mumia. Nie, nie ma tutaj... A to na stałe się weźmie, zrobi, czy nie? Znając moje szczęście, to nie. Ale poobserwujmy. Nie, to nie jest na stałe. Oczywiście, że nie. Ale tam jeszcze mogłam coś zrobić chyba na dole. Raczej tutaj. A, chyba rozumiem. Albo nie. Nie wiem. Na to mogę wskakiwać? Nie. Tu mogę się za to dostać. I widzę, że gra mi oddaje kolejne rzeczy, które zgubiłam. Ha, tu jest linka. A tutaj?
Tutaj jest bajt dla mnie totalny. Nie wiem, gdzie idę i po co. Chyba po skarb idę, który mi jest w ogóle niepotrzebny, nie? No, że tak powiem, trochę za daleko chyba. Ja nie potrzebuję tam wchodzić w ogóle. W to nie mogę strzelić? Nie. To po co mi to miejsce? A, wagonik. Dobra. To jednak wejdziemy na górę. Okej, tam się muszę dostać. Dobra. To się udało zrobić w miarę sprawnie. Jakieś niespodzianki dla mnie? Nie. Okej, i dopiero możemy coś tu robić. Teraz wydaje się, że mogę spokojnie wrócić. Ej, no muszę przyznać, że długi ten poziom jest, nie? Mam nadzieję przynajmniej, że to się zaraz nie zacznie chować. Bo jeżeli tak, to trochę słabo. Ale nie, jestem na miejscu. No i co, zejdziemy na dół. I co mi to da? Okej, ten wagonik spadł. I co? A, ja się muszę dostać zamiast tego wagonika. Dobra. Brzmi to dosyć logicznie. Co to miało być? Miałaś się złapać. Widzę, że teraz mam natłok bardzo dużych apteczek. No, dziękuję. No i co, i tak po prostu? Tak. A, i teraz... A, teraz schodzimy na dół. Ej, ale tam też mogę wejść. I teraz co? Gdzie mam iść? Mogę iść na dół, mogę iść na górę. Mogę iść jeszcze tutaj. Tu jest jakaś drabina. Okej, tą drabiną wracam z powrotem tu. Nie wiem po co. Czyli to jest mi niepotrzebne, chwilowo na pewno do niczego. Mogę iść wyżej, czyli tutaj. Okej, i tutaj mamy coś do zrobienia. A tu? A tu jest punkt kontrolny. Aha, i tu jest powrót. Dobra. To tego nie potrzebujemy. Przynajmniej chwilowo.
Ej, długi jest ten poziom, prawda? Nie sądzicie? Dobra, czyli nas interesuje to miejsce. Dobra, nie ma tutaj żadnych przeciwników, przynajmniej chwilowo. Tu jest amunicja. Te rysunki ogólnie mają nam pomóc, bo będziemy musieli tutaj przesuwać chyba te kolumny, z tego co kojarzę. Albo nie. A nie, my w środku będziemy musieli to przesuwać. Dobra, to zacznijmy od tego miejsca. Naboje do strzelby. Nie wiem, czy tutaj w którymś miejscu. A, no i widzicie, i to się wysunęło teraz, dobra. Tu jest pusto. Dobrze mi się kojarzyło, że coś tu jest. Że jakieś zwierzątka będą. Myślałam, że będzie mumia. No i tutaj też mamy kolejny znak. Zostało nam jeszcze parę tego. Ogólnie to muzyka nam zdradza, że coś tu jest. Kolejna amunicja. Ja się nie będę męczyć, wiecie? Weź się zajmij sobą, kwiatuszku. Już? Do widzenia? Tak. No i super, mamy ostatnie miejsce. Jak widzicie, tutaj nam się wysunęły teraz piedestały i musimy otworzyć jakąś tę bramę. I teraz tak. Tutaj mamy symbol taki. Wejdźmy ogólnie tutaj. Tutaj jest tak przy tym. I to jest tutaj. I teraz... Zróbmy tak, żebym widziała. I to jest to. Jeszcze może kawałeczek. Dobra, chyba wiem jak. To musi być równo ze sobą. No nie jest aż tak równo, jakby miało być. Dobra, powinno być ok. Tutaj mamy taki symbol. Tu jest to przy tym. Czyli to. Dobra. I teraz tak sprawdziłam tu. Tak, sprawdziłam tutaj. Tutaj chyba nic nie było. Nie. Tutaj przy tym znaku jest taka duża waza. No to się zgadza nam ta waza. Tu nie ma. I tu przy ptaku jest zielona taka waza.
przy ptaku zielona waza. No i pięknie, udało nam się otworzyć bramę. To co? Lecimy przed siebie. I to, moi drodzy, kończy nam świątynię Kamon. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja już Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie tego odcinka. Usłyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy dalej zwiedzać Egipt. Egipt ma te poziomy dosyć długie, natomiast są tylko 3 poziomy, nie tak jak w przypadku Peru czy Grecji, 4. Więc no, jesteśmy i tak już ponad jakby za połową gry. Tak czy inaczej, dzięki Wam serdeczne, do kolejnego odcinka i cześć!